Dobrze was widzieć. Nie widzę wszystkich w tych tylnych rzędach. Nie widzę was. Macie ochotę jakoś podejść bliżej? Usiąść? No, jakoś tak może. No, osoby, które tak by chciały być, które chciałyby być w kontakcie. Zaczniemy od kilku minut w ciszy. Ja spróbuję w międzyczasie powiedzieć parę słów wprowadzenia do tego naszego spotkania dziś. Jeśli chcecie, to możecie zamknąć oczy, możecie mieć otwarte. Niektórzy z was są, widzę, po raz pierwszy na spotkaniu ze mną. Część z was jest już w satsangu dłuższego czasu. I tak naprawdę będziemy szukać tego wspólnego źródła dla nas wszystkich podczas tych kilku dni. I z tej perspektywy nie ma zaawansowanych i nie ma początkujących. Jesteśmy tak naprawdę jednym. Natomiast teraz chciałabym was zaprosić do tego, co jest jakby kluczowe i najważniejsze w satsangu. To jest porzucenie wszystkiego, co wiecie. Porzucenie wszystkiego, co się dowiedzieliście do tej pory. Ponieważ to jest tak naprawdę jedyny warunek do tego, abyśmy byli otwarci na słyszenie, na bycie tego, kim naprawdę jesteśmy. Więc jeśli macie takie poczucie, że coś w was pragnie wyzwolenia, czy pragnie połączenia się ze sobą, pragnie poznania, kim jesteśmy, to jest takie bardzo ważne przygotowanie. Takie, w którym staję ze sobą i mówię sobie, nic nie wiem. Naprawdę nic nie wiem. Zostaję w takim punkcie zero. Ten punkt zero jest taką otwartością, w której może coś do nas dotrzeć. Ponieważ na satsangu, czy w tym podejściu, czy w tym spojrzeniu, już jesteście tym, czego szukacie. Gdzieś już w nas jest coś przebudzone. Coś, co nigdy nie spało. I po to, aby w jakimś sensie obudzić się na nowo do tego, świadomie tym razem, istotne jest zapomnienie tego, co wiem. Co to znaczy zapomnienie tego, co wiem? To znaczy zapomnieć wszystko, co myślę. Całą zdobytą wiedzę, również swoje nastawienie, wszelkie swoje etapy, które czuję, że pogłębiłem czy pogłębiła. Na to spotkanie dziś i przez te kolejne dwa dni zapraszam was do tego, abyście to po prostu porzucili, jeśli to możliwe. Albo być może to czasem nie będzie możliwe. Wówczas sięgajcie do samoobserwacji, czyli do tego, że cokolwiek myślisz, że wiesz, czy rozumiesz, zauważ, że jesteś tego świadkiem. Czyli każda rzecz, która nam się wyświetli jako zrozumienie, czy też jako mój pogląd, czy moje spojrzenie, jest widziana przez jakąś siłę w nas. Więc to jest tak naprawdę ten najważniejszy warunek. Czasem do tego warunku dochodzi się poprzez medytację na przykład. W medytacji wyciszamy te nasze, w jakimś sensie opadają te nasze pierwsze, najbardziej natarczywe wierzenia.
i myśli. I po jakimś czasie wypracowuje się podatny grunt do tego, by słyszeć i usłyszeć, o co tutaj chodzi. Ponieważ jeśli macie takie marzenia na przykład, żeby stać się przebudzonym, czy żeby obudzić się, to marzenie jest w jakiś sposób widziane. I w tej chwili pierwszym warunkiem jest zobaczenie w jakiś sposób, że tutaj nie staniemy się niczym nowym. W tym podejściu to nie jest tak, że dowiem się czegoś nowego i stanę się tym kimś. Będę na przykład przebudzonym człowiekiem. Nie możemy zacząć od tego, ponieważ to przebudzenie już jest. Może być tylko tak, że coś w nas tego jeszcze w jakiś sposób nie czuje. I będziemy się przyglądać raczej, dlaczego tego nie czujemy. Co stoi na drodze do tego, że tego nie czujemy. Najczęściej właśnie to są nasze poglądy. Nasza wiedza. Czy też nasze uwarunkowania i przywiązania. I tak naprawdę w każdym organizmie to są trochę inne kolejne, ale w gruncie rzeczy u nas wszystkich bardzo podobne. Bardzo podobnymi ścieżkami umysł się porusza. Więc zaczynamy od tego, że to zrozumienie, na które będę wskazywała tutaj, nie jest jakąś intelektualną zdobyczą. Nie jest czymś, czego się dowiem i będę to ze sobą mieć i będę tego używać. To jest trochę coś innego. To nie jest coś, co będę ze sobą zabierać i używać. To raczej jest tak, że ja już tam jestem i stamtąd patrzę i stamtąd wszystko się dzieje. Stamtąd wszystko przychodzi i stamtąd wszystko odchodzi. Stamtąd, z tutaj, z teraz. Tak więc jeśli coś w was jest w stanie przyjąć tych parę wskazówek, na które zwróciłam uwagę, że ważniejsze jest w jakimś sensie to nasze nastawienie na samoobserwację i na słyszenie, niż jakaś wymiana pomiędzy nami, czy jakieś wasze zrozumienie. Ponieważ jakiekolwiek zrozumienie, jeśli będzie widziane przez was, czy wypowiadane, będzie w jakimś sensie zrozumieniem intelektualnym. A tutaj chodzi nam o to, żeby zobaczyć, że przed zrozumieniem intelektualnym jest coś, co jest wieczne. Więc tak jak zaczęłam od tego punktu zero, tak jak małe dziecko, kiedy się narodziło, było jeszcze bez żadnych doświadczeń, bez wiedzy, bez identyfikacji. Było czystym odczuwaniem świata. Nawet nie wiedziało, że jest od niego oddzielone. Nie miało takiego poczucia. Po prostu było. Każdy z nas w jakimś sensie przeszedł przez taki rodzaj doświadczenia. I później to zapomniało się. Później na plan pierwszy zaczęły wchodzić rzeczy, które zaczęliśmy wiedzieć o sobie. Powstał koncept identyfikowania siebie z czymś konkretnym. Z konkretnym ciałem i z konkretnym umysłem. I teraz, podczas tego satsangu, czy podczas tych dwóch, trzech dni spotkań, będziemy przypominać sobie, co jest wtórne, co zostało nałożone i co cały czas się nakłada na wieczną rzeczywistość, na wieczność. Będziemy odróżniać to, co jest drugorzędne, to, co jest wtórne, to, co zamyka, to, co nazywa, to, co odgradza, to, co podsumowuje, to, co czyni konkluzję, od tego, co jest.
I tak jak zaznaczyłam, to, co jest, nie istnieje w przyszłości. Ani też nie istnieje w przeszłości, jest tylko teraz cały czas. W związku z tym nie ma żadnej metody, absolutnie żadnej metody dojścia, ponieważ nigdy z tego nie wyszedłeś. Zawsze tam jesteś. I twoim bezpośrednim potwierdzeniem tego, że jesteś, jest ten moment. Ten moment. I w tym momencie spróbujemy przejść przez taką pierwszą samoobserwację. Zauważ. Że jesteś. Coś jest. W czym w tym momencie przejawiają się różne doświadczenia? Na przykład myśli. Być może odczucia z ciała. Być może różne dialogi się odbywają. Być może rejestrowanie mojego głosu. I jednocześnie rozmowa ze mną w głowie. Być może przemyśliwanie czegoś jeszcze w tym momencie. Być może analiza tego, co ja mówię w tej chwili, co słyszę. Zauważ, że w tej chwili coś jest tego świadkiem. Cokolwiek to jest, to nie musi być żaden specjalny obiekt, to nie musi być żadne specjalne doznanie. Każda rzecz przenosi nas do świadka. Każda, dosłownie każda. Na przykład myśl, to, że myśl jest, że masz możliwość ją doświadczyć, to tylko dlatego, że jest świadomość myśli. Jeśli masz w tej chwili jakąś emocję, jeśli dzieje się coś emocjonalnego, to tylko dlatego, że jest coś świadome w nas. Coś, co pozwala ci ją w ogóle odczuwać. Jeśli w tej chwili wyobrażasz sobie coś, jeśli się pojawia coś w twojej wyobraźni, to tylko dlatego, że jest jakieś pole, że jest świadomość, w której to się dzieje. Jeśli się zgadzasz ze mną, czy się ze mną nie zgadzasz, to zauważ, że słyszysz obydwa. Słyszysz z trochę innego miejsca niż pogląd. Z trochę innego miejsca niż racja. Z trochę innego miejsca niż właściwe, niewłaściwe. Z takiego miejsca, które absolutnie w tym momencie przyjmuje doświadczenia takie, jakimi są. Zauważ, że jest coś takiego teraz, co umożliwia przeżywać doświadczenia. Innymi słowy, zauważ, że świadomość jest. Świadomość to jest taki zabieg pedagogiczny, którego tutaj używam, nazywając ten termin świadomością. Ale tak naprawdę jest to coś, czego się nazwać do końca nie da. To jesteś ty, to jest ta oczywistość, która jest po prostu tu.
I teraz tak, my szukamy siebie w świadomości czegoś. Myślimy, że za chwilę będziemy świadomi czegoś, że na przykład będziemy świadomi przebudzenia. Albo że poznamy przebudzenie na przykład. Natomiast poznanie przebudzenia odbywa się w tym, co nie śpi i nigdy nie spało. Odbywa się w tym, co zawsze jest obudzone. Odbywa się tu, w tym momencie, teraz, do czego masz bezpośredni dostęp i tym jesteś. Trochę to jest tak, jakby cała energia was, która idzie na zewnątrz w poszukiwaniu oświecenia, w poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu zrozumienia, cała ta energia, która wyszła na zewnątrz, zawraca i patrzy, jestem tu już, nie muszę już więcej szukać. To już jest zrobione, to było zrobione zawsze. Więc nie jest kwestią w tej chwili się czymś stać. Raczej zobaczyć, że już tym jestem. W momencie, kiedy umysł się uspokaja, jest to być może trochę łatwiej odczuwalne. W momencie, kiedy umysł jest bardzo aktywny, być może na początku jest tak, że jest to trudne. Ale zauważcie, że w tym momencie jest jakaś wszechświadomość, w której wydarza się wszystko. Od dźwięków, myśli, wrażeń cielesnych. Po bardziej subtelne stany, takie jak cisza na przykład, albo przyjemność, albo nieprzyjemność. Kolejna rzecz. Ta świadomość, na którą wskazuję w tej chwili, sprawdź, czy ona może być zobaczona. Czy tę świadomość, na którą wskazuję, czy możesz ją zobaczyć? No nie możesz, dlatego że z tej świadomości patrzysz. Czy masz takie poczucie, że jesteś ty i świadomość? Ty jako impuls cielesny i świadomość, która jest świadkiem tego? Czy nie ma tam podzielenia? Zauważcie jeszcze, kiedy to oddzielenie, to poczucie oddzielenia nasila się. W jakich momentach to się nasila, w jakich momentach to opada. Na satsangu to jest strasznie ważne, żeby zauważyć, przyuważyć takie momenty doświadczenia, w których te impulsy separacji, oddzielenia narastają, a kiedy wracamy w taki względny stan ciszy albo być może całkowitej pełni i ukontentowania spokojem. Tak naprawdę satsang jest bezpośrednim sprawdzeniem, jest taką samą obserwacją wszystkich tych subtelności i dojściem do bezpośredniego poznania siebie. Dla części z was być może to jest całkiem nowe.
Za chwilkę przejdziemy do, być może będziecie chcieli zadać jakieś pytania, ale tak jak powiedziałam, najważniejszy jest ten stosunek, z jakim będziecie w tej chwili na tym satsangu słuchać. Niekoniecznie musimy wyjść tutaj z tego spotkania ze zrozumieniem intelektualnym. Ważniejsze jest to wewnętrzne sprawdzenie rzeczy takimi, jakimi naprawdę one są. Natomiast również do tego jest potrzebny nam język i posiłkowo tego języka i słowa używamy. Natomiast jak będziecie mówić, jeśli będziecie zabierać głos, będziecie pytać, to wcale nie kończy się self-inquiry. Świadomość, medytacja wcale się nie kończy w momencie, kiedy zaczynam mówić, czy w momencie, kiedy opuszczam ten pokój. Jest ona cały czas. Także zapraszam. O, co to, iced tea? Wow. Jeszcze powiem parę słów, że na satsangu naprawdę nie ma nic ukrytego. Nie ma nic, czego ty sam za jakiś czas, a może już, nie zobaczysz i nie przekonasz się wewnętrznie. Całkiem. Naprawdę jest to kwestia sprawdzenia raczej, niż kwestia takiego ślepego zaufania. Nie jest to ślepe zaufanie. To jest trochę tak, że na początku być może te słowa, które słyszysz, brzmią jako słowa z drugiej ręki, dlatego że ja pośredniczę tutaj tym słowem. Ale to pośredniczenie jest do momentu, w którym sam nie zobaczysz, że są to słowa z pierwszej ręki, że są to twoje własne słowa i twoje własne sprawdzenie. Stąd jeśli masz poczucie, że nie jest to, że coś jest niejasne, albo chciałabyś coś pogłębić w tym temacie, to zapraszam. Nie bójcie się siebie. Tak naprawdę boimy się siebie tutaj, nie mnie. Tam jest ktoś. Ja po ostatnim satsangu w Katowicach. A mógłbyś podejść tutaj troszeczkę bliżej, bo ja ciebie nie widzę. Chyba mi wzrok siadł. Po ostatnim satsangu w Katowicach miałem wrażenie, że coś się otwarło na kilka dni. Zyskałem jakby dostęp do pewnej przestrzeni. Nie mogłem tam bez trudu wejść. I to trwało może jakby 6 dni. I właściwie nie wiedziałem, co to do końca jest. To było połączone z oddechem. Czułem, jakbym bramę do tego spokoju znalazł gdzieś przez oddech i przez uspokojenie. I
Potrafiłem wtedy zupełnie, zupełnie nie zauważać umysłu, być w tym. No a potem to chyba jakoś odeszło oczywiście. No tylko coś... Coś chyba stało zaspokojone i nie chciało, nie było już tej presji, żeby aż tak szukać dalej. Ale tak jak mówię, nie byłem pewny, czym jest ta przestrzeń i zastanawiałem się, czy to jest to. Bo było to wbrew pozorom bardzo namacalne. Takie głupie pytanie, czy to było to właściwie. Wiem, że to nie było to oczywiście, ale był to jakiś wyraz tego i chyba tym chciałem się podzielić, że było to bardzo niecodzienne i zupełnie nowe. Widzisz, ty tym doświadczeniem masz dowód na to, że świadomość i to, o czym mówimy tutaj, naprawdę nie jest czymś, co my możemy tak naprawdę złapać i się tego trzymać. Co możemy intelektualnie dowiedzieć się i po prostu trzymać się tej jakiejś wiedzy na ten temat intelektualnie. Tu jest troszeczkę taka materia na satsangu, która jest trochę inna niż jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni. Więc w zasadzie nawet nie wiesz, w jaki sposób to przyszło i stało się klarowne w pewnym momencie podczas satsangu. Nie wiesz, gdzieś po prostu pojawiła się jakaś przestrzeń, tak jak mówisz, i jakiś rodzaj poczucia, że to jest być może, albo nawet to jest to. Powiedziałeś, trwało to mniej więcej 6 dni i był kontakt ze sobą silny, z tym był kontakt silny. A potem tak nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co i jak, i nagle już jest takie poczucie, że w zasadzie to nie wiem, czy to jest, czy tego nie ma. W jakiś sposób to się rozmiękczyło, natomiast nie ma takiej żywej pamięci tego, jak miałaś to być może przez te 6 dni. To doświadczenie może nam wskazać na to, żebyśmy zapomnieli o tym, że takie zaspokojenie intelektualne, dowiedzenie się na przykład, że jestem świadomością i świadomość to to, to, to i to, mi wystarczy. Bo nie wystarczy. Co to znaczy, ja jestem świadomością? To zdanie, ja jestem świadomością, ma konsekwencje niewiarygodnie mocne. Jeśli to zdanie jest zinternalizowane wewnętrznie, ono ma niesamowicie mocne konsekwencje. Między innymi takie, że coś w nas nie przykleja się do żadnego szczególnego obiektu. Jest to odczuwalne jako jakiś rodzaj dystansu do zdarzeń, dystansu do myśli, dystansu do emocji, dystansu do jakby nie zamykania wszystkiego po prostu opinią i intelektem, nie zamykania tego wszystkiego. Więc jest to coś bardzo nieuchwytnego w pewnym sensie. To nie jest coś, czego ja się chwycę. To nie jest coś, co możemy złapać, zrozumieć i trzymać się tego zrozumienia. To jest jakby taki może pierwszy krok, ale okazuje się, że kiedy ja naprawdę jestem tą świadomością, to oznacza, że ja nie jestem tylko żadnym wybranym obiektem poszczególnym, na przykład tym ciałem, na przykład tą serią myśli, na przykład tą serią odczuć emocjonalnych, czy tych identyfikacji. Stąd, wiesz, w pewnym sensie cieszy mnie, co ty mówisz. Dlatego, że dla mnie to świadczy o tym, że raczej życie wchodziło w bezpośredni kontakt ze sobą, niż życie dywagowało na ten temat. Ponieważ nasze dywagacje na ten temat mieszczą się w tym. Jakby dywagacja umysłu o świadomości mieści się w świadomości. Więc zawsze jest spóźniona, zawsze jest druga, zawsze jest dualna.
Natomiast ty masz poczucie też takie, powiedziałeś, że to jest dosyć mocne, że to było dosyć mocno odczuwalne. A gdzieś później się troszeczkę zaczęło, wiesz. Dlaczego to się też zaczęło rozmywać z powrotem i umysł być może zaczął wracać? Dlaczego? Czy coś zrobiłeś nie tak? Czy coś poszło nie tak? Nikt nic nie zrobił nie tak. Zupełnie. To jest po prostu taki ruch, jak wyobraźmy sobie po prostu satsang. Przychodzimy tutaj na to spotkanie, jest tutaj tyle osób, tylu z nas tutaj jest. Wszyscy spoglądamy na świadomość w pewnym sensie. Ja prowadzę to, ale tak naprawdę wszyscy w tym kierunku próbujemy czy patrzymy. I tego rodzaju patrzenie czyni coś w tych uwarunkowaniach. To, co się tutaj dzieje, czyni coś w waszych uwarunkowaniach i w ciele. W ciele fizycznym dosłownie. Bezpośrednio wpływa. I teraz tak, efekt tego jest taki, że przez kilka dni być może coś zaczynasz odczuwać innego niż do tej pory, czyli innego niż kołowrotek myśli tylko i emocji. Natomiast to, kiedy się to dokładnie zatrzyma albo nie będzie przywiązania do tego kołowrotka, tego nie wie nikt. Ani w tym przypadku, ani w każdym przypadku, który tutaj siedzi. Po prostu tego nie wiemy. Po kilku dniach mechanizm nawyku z całych milionów lat, z całego twojego życia, być może wiesz, życia po prostu całej planety, po prostu siłą w ogóle rozpędu powoli zaczyna wracać. I teraz pytanie jest takie. Możesz sobie powiedzieć, no w zasadzie nie wiem, czy mi to wystarcza, może to mi wystarcza, w zasadzie nie wiem, czy ja chcę więcej. Chcesz, to chodź. Nie chcesz, to nie chodź. W sensie, że wiesz, ja jakby nie ma impulsu we mnie kompletnie, żeby kogoś przyciągać gdzieś na siłę. W ogóle nie ma takiego impulsu we mnie. Natomiast rzeczywiście satsang ma taką siłę, satsang, czy też wgląd w to, kim naprawdę jestem, wgląd w źródło ma taką siłę, że ten rozpędzony po prostu umysł, czy rozpędzony nawyk uwarunkowań jakby staje się cichszy w porównaniu z twoim własnym jestestwem, w porównaniu ze źródłem. I co więcej, ten rozpędzony mechanizm, on się w pewnym momencie może kompletnie zatrzymać. Będziesz miał takie poczucie, że jest istnienie, ale nie musi być w nim obiektów, nie musi być w nim po prostu nieustannego dziania się umysłu. Pytanie, czy coś w nas mówi temu tak? Jeśli coś w nas mówi temu tak, to życie zrobi wszystko, by tak się właśnie działo. I jest to możliwe. Dlatego właśnie ta samoobserwacja i to self-inquiry podczas satsangów jest tak strasznie ważne. Żebyście zobaczyli, dlaczego przez jakiś czas po satsangu, czy też niektórzy z was być może tylko w trakcie satsangu, dlaczego coś w nas tutaj wypoczywa, a potem w pewnym momencie znowu jest ten umysłowy atak. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tutaj to, co cały świat bierze za najważniejsze, to, co jest naszą dumą i to, co jest naszym wyrazem i tak dalej, tutaj cała ta rzecz jest na drugim albo trzecim planie. Tutaj na pierwszym planie jest świadomość. Jest stan oryginalny, stan pierwszy, niepodzielony jeszcze. Natomiast to podzielenie się od czasu do czasu pojawia w formie myśli, w formie różnego rodzaju twierdzeń na temat rzeczywistości czy oporu wobec rzeczywistości. Natomiast i kontakt z tym, jakby przywiązanie do pewnych kolei myślowych po prostu wyłącza. Im więcej będziemy w taki sposób patrzeć, tym bardziej okaże się, że w zasadzie większość rzeczy, które się myślały przez ten umysł i działy, było po prostu zwykłą reakcją. Było niczym nowym, było po prostu nieustającym reagowaniem.
Natomiast kiedy jesteśmy w satsangu właśnie albo spoglądamy na to, co jest świadome wszystkiego, te rzeczy wychodzą same i stają się oczywiste. I jak coś zostaje w świetle widziane, tak jak tutaj, to to na początku ma ogromną siłę, czyli umysł może mieć ogromną siłę na początku. Natomiast w momencie, kiedy on jest widziany po prostu jako to, co jest, jako coś wtórnego, jako coś na chwilę, jako coś, co pojawia się i znika, i jest to klarownie widziane, nie na zasadzie tego, że mi wierzycie, tylko na zasadzie tego, że to się dzieje w waszym self-inquiry, w waszym spojrzeniu, to po prostu traci moc. Samo. Samo po prostu. To było, wiesz, wielkie, wielkie, a nagle jest to nic takiego. I wtedy coś w nas naturalnie przestawia się. Nie tak, że ktoś to robi na siłę w was, albo że nagle coś niesamowitego się, jakiś cud wydarzał. Naturalnie harmonia przywraca się sama. Harmonia, czyli poczucie tego, kim naprawdę jestem. Dziękuję. Jakoś to porządkuje? Nie, ty wiesz, no, możesz to po prostu w sobie sprawdzać, tak? W sobie, w swoim istnieniu, w tym, czy te słowa w jakiś sposób jakby potwierdzają coś, czy nastawiają ciebie na słyszenie. Tak, zdecydowanie czuję większość tego, co mówisz. Właściwie wszystko jest zgodne z tym, co czuję. Zgadza się to, co mówię, czy to są jakieś, słuchajcie, bajki? Brzmi to egzotycznie? Czy brzmi to w jakimś sensie intuicyjnie, w takim kierunku, który jakoś czujecie, rozpoznajecie w sobie? Znajomo trochę. Aha. Czysta prawda. Na czym ta znajomość polega? Jak to czujesz? Nie wiem, ciężko powiedzieć w sumie. Mhm. Jakby nie ma takiego dyskutowania z tym, takiego podważania, to wydaje się tak automatycznie takie, nie wiem, takie zatrzymanie jest we mnie, takie, taki spokój wynikający z braku potrzeby szukania czegoś, albo pogłębiania, rozszerzania. Okej, to też jest, ja się do tego na moment odniosę. Co takiego też się dzieje na satsangu, czy też to, co czasem mówicie, że no nagle miałam tyle pytań, tyle tych wszystkich rzeczy, no dobrze, przychodzimy tu i tak niektóre z tych rzeczy tak po prostu tak znikają. Tak? I tak tutaj teraz tego nie ma. No i tak, ale jak ja się boję, że jak ja wyjdę stąd, no to znowu wróci i w zasadzie to ja muszę się jednak może dowiedzieć, co z tym zrobić, bo jak ja stąd wyjdę, to wiem, że to wróci na przykład. A tutaj to się w jakiś sposób wycisza. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tutaj tak jak już raz powiedziałam, że jakby ważniejsze jest to, co słucha, ważniejsze jest to nastawienie, ważniejsze jest to, co jest.
niż to, czego słucha. Słuchanie umysłowe polega na tym, że ja słucham czegoś konkretnego po to, żeby tego użyć do swojego własnego zrozumienia. To jest takie psychologiczne słuchanie, tak? Ja słucham przez pryzmat tego, co ja już wiem. Więc porównuję to, co jest tutaj mówione, do tego, co już wiem. I to jest jakiś rodzaj słuchania, które tutaj jest jakby też widziane. To jest też obieg świadomości. Więc tego rodzaju słyszenie jest też obiektem świadomości, więc może coś w nas je zostawia i opada do głębszego słyszenia, do głębszego słuchania, w którym to się też pojawia i znika, o którym przed chwilą powiedziała. Czyli czym jest to słyszenie, to głębsze? Ono już jest spełnione. Ono już w swoim pierwotnym stanie niczego nie potrzebuje, dlatego czujecie się przez chwilę lepiej. Tego rodzaju słyszenie, bycie już jest gotowe. Jakby to jest stan bez braku. To jest stan bez szukania. Bo szukanie czy brak wynika z tego czegoś, co się pojawi w tym. I będzie tak skakać, czy będzie się poruszać w tym. Ale porusza się w tym głębszym słyszeniu, w głębszym byciu, w świadomości, innymi słowy, która już jest kompletna. I na czym polega jej kompletność? Nie jest to rodzaj doskonałości, którą znowu znamy umysłem. Ponieważ doskonałość znana umysłowi również jest jakimś zjawiskiem, które widzimy, również jest obiektem. Natomiast doskonałość tutaj polega na tym, że nie jest w konflikcie z niczym. Nie przebywa w konflikcie z tym, co się dzieje. Jest jakiegoś rodzaju poddaniem, ale bez tego, który się poddaje. Jest jakiegoś rodzaju po prostu podatnością na słyszenie, na dotarcie tego przekazu do siebie. Natomiast, jakby ja na to wskazuję, natomiast jak są jakieś takie rzeczy, na których się możecie zahaczyć i możecie powiedzieć, kurczę, nie rozumiem tego, nie widzę tego, nie, jakby słyszę to, co mówisz do mnie, ale to nie klika, nie rozumiem tego, to wtedy podnoście się rękę i zapytajcie, spróbuję was w tym poprowadzić. Ponieważ tak jak powiedziałam, tu jest wszystko odkryte i jest cały czas odkryte. I idąc tą drogą, naprawdę w pewnym sensie, może też źle powiedziałam, nie w pewnym sensie, po prostu znajdziecie odpowiedź na wszystkie pytania. Dosłownie. Dosłownie. Ponieważ wchodzimy do źródła pytań i odpowiedzi i do miejsca sprzed ich zadawania i po odpowiedzi również. Miejsca, które nie szuka, bo niczego nie potrzebuje. I chcę wam powiedzieć, że to miejsce, być może tak to egzotycznie brzmi, jak o nim mówię, ale to miejsce jest bezpośrednio tu, w tym momencie. W każdym z was. Każdy z was w tej chwili z niego jest. I nim jest. Lecz to nim nie jest osobowe i nie ma cech. Po prostu jest zwykłą obecnością dla różnych cech i dla różnych zjawisk. Brzmi znajomo? Troszkę tak, tylko ja dokładnie rozumiem, o czym mówisz. Rozumiem, o czym mówisz w momencie, kiedy jestem sama. Kiedy jestem w tym wirze, w tym natłoku codzienności, ludzi dookoła, jakby trudno. Mam takie, że nie mam czasu po prostu. Nie mam takiego momentu, że potrafię się zatrzymać i zastanowić. Ludzie mi przeszkadzają jakby. Jasne, rozumiem. Ale bardzo fajnie, świetnie, że o tym mówisz głośno. Więc najpierw
najpierw zauważamy to wtedy, kiedy jesteśmy sami. Cóż za łaska, że w ogóle można to zauważyć. Cóż za szczęście, cóż za radość, że można mieć chwilę przerwy od tego reagowania ciągłego. Od tej sieczki po prostu w głowie, która cały czas reaguje, że mamy chwilę przerwy. Dziękuję Boże, bardzo, że mam po prostu 5 sekund przerwy. 5 minut czy 15. Więc to już jest dobre. I teraz tak, to umysłem w pewnym sensie też, czy swoim istnieniem musisz zauważyć, kiedy to się dzieje i że w ogóle jest taka możliwość. Bo jeśli po prostu pominiesz to i zlekceważysz, a nieważne, to w pewnym sensie, wiesz, no, życie będzie nadal cały czas tylko reakcją, niczym więcej. Więc najpierw zauważenie takich momentów, że to w ogóle jest możliwe. I teraz mówisz tak, warunki są takie, jestem sama. Udaje mi się to. Ale to jest pewnie też jakieś doświadczenie, które nie jest z tobą od zawsze, tak? Pewnie od jakiegoś czasu dopiero masz ten spokój i masz tego rodzaju zrozumienie, kiedy jesteś sama. Więc w pewnym sensie to też jest taki stopniowy proces trochę, jakby takiego opadnięcia umysłu do jego źródła, do tego, co jest przed, do tego, co jest zawsze. Więc najpierw objawił ci się wtedy, kiedy jesteś sama i pewnie wszystkim nam się taka droga, wiesz. Okej, więc prawdopodobnie wszystkim nam jest łatwiej. Dlaczego nam też jest łatwiej samemu na początku? Dlatego, że nikt cię nie popycha i mówi, Ania, no weź, no a słyszałaś tamto? Ojej, a wiesz, co tam się stało? Więc w zasadzie ten automat takiego osobowego reagowania nie może się, wiesz, no nie aktywuje się, nie popędza się w tym momencie. Po prostu masz łatwiej w pewnym sensie, tak? Natomiast kiedy wchodzimy do świata, spotykamy rodzinę, spotykamy ludzi w pracy, wszyscy znają nas w sposób osobowy. Większość z nas zna nas w sposób osobowy. To też odpowiadamy jako osoby. I też, okej, nie ma nic w tym złego. Natomiast w jakim sensie życie tak prowadzi was wszystkich tutaj, nas wszystkich w taki sposób prowadzi, że pokazało już nam te szczeliny nieosobowe. Pokazało już nam taką przestrzeń, w której mówimy, to jest wszystko bzdura. Ten cały świat to jest bzdura osobowy. To jest jakiś świat, który męczy, który jest bardzo trudny, kiedy się w niego wierzy. Bardzo trudny do życia. Jest cierpieniem. Więc życie się chce budzić w taki sposób w tym organizmie. Najpierw pokazuje ci w samotności. Patrz. I teraz pójdź konsekwentnie za tym, co zobaczyłaś. Więc to self-inquiry było wtedy, kiedy była cisza, tak? Kiedy nie było ludzi dookoła. Natomiast zauważasz również, że w momencie, kiedy są ludzie, to osobowe reagowanie aktywuje się natychmiast. Tak? Natychmiast się... I co się dzieje wtedy, kiedy to się aktywuje? Natychmiast pojawia się skurcz, dyskomfort, ból być może. Mamy poczucie dziwności. Nie wiem, jakiego rodzaju jeszcze mogą to być odczuć. Czy... Tak, ale drażnią cię też dlatego już, bo coś w tobie ma kontakt z tym, że to nie jest aż tak konieczne. Że taki sposób funkcjonowania jest chorobą. Bardzo często. My myślimy, że to jest zdrowie, ale bardzo często to jest choroba. Sposób funkcjonowania, który jest tak naprawdę oparty wyłącznie na pamięci, nie ma w nim nic świeżego. Jest po prostu wiecznym odtwarzaniem pamięci tego, co już było i dostosowywaniem się do tego, co jest teraz. Natomiast w momencie, kiedy wchodzisz do ludzi i zauważasz to reagowanie, to też możesz mieć takie nastawienie, żeby być wtedy też jednak w samoobserwacji. To też jest ważne, żeby, wiecie, no możemy powiedzieć sobie, a idę do pracy, to już koniec, świadomości nie ma, wszystko zapomniałam, więc już nic nie robię. Tak? No bo po co? No to też takie będzie nasze życie, trudne. Ale możemy próbować, nawet wtedy, kiedy ten impuls natychmiastowego reagowania się włącza, jakby przywracać siebie do takiej samoobserwacji, patrzenia. O! Co się zaczyna dziać natychmiast? Co się takiego jakby patrzenia z dystansu na te impulsy i na wszystkie inne.
Więc to włącza jakiś taki rodzaj odpowiedzialności, która wynika z, tak naprawdę ze zmęczenia identyfikacją. Jeśli chcecie się obudzić, no to niestety w jakimś sensie tego typu podejście trzeba będzie zastosować. Podejście jakiegoś rodzaju dystansu i samoobserwacji. I wtedy będziemy mogli widzieć, jak wiele z naszych reakcji naprawdę jest automatycznych. Po prostu automatycznych. I nie robimy tego, uwaga, nie robimy tego po to, żeby siebie oceniać, albo żeby zobaczyć, ojej, jak ja mam jeszcze daleko do oświecenia i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie nie. Tylko żeby odróżnić to, co jest cały czas świadka, niezaangażowanego świadka, od tego, co nieustająco reaguje. Bo ta reakcja wynika tak naprawdę z umysłowej interpretacji sytuacji, czy takiego przyciągania, odpychania, chce, nie chce. Natomiast coś w nas w każdej sytuacji, bezwzględnie w każdej sytuacji, po prostu jest. I w każdej tej sytuacji możemy odwołać się do tego świadka i zobaczyć, że jest też taki rodzaj spojrzenia wtedy, kiedy jestem w wirze doświadczeń, kiedy po prostu już jest bardzo gęsto i bardzo nieprzyjemne. Jest jakiś rodzaj spoglądania na to, które nie jest osobowym spoglądaniem, które jest po prostu byciem. I siła tego jest ogromna, ponieważ kiedy udawać się nam to będzie, odwołać się do takiego dystansu samoobserwacji, takiej nieosobowej, to zobaczymy, co tak naprawdę jest pierwotne, co tak naprawdę jest pierwsze, a co jest tym automatem. I co się dzieje? Kiedy odwołujemy się do tego, co jest pierwsze, ten automat, tak jak on powiedział, on już nie jest taki głośny, on już nie jest taki męczący. On po prostu, tak jak wiecie, jedzie się motorem, motorem ma się ileś tam paliwa i jedzie się do końca, tak? Do końca, aż na koniec... I już się coś zatrzyma, więc tak samo jest z naszym uwarunkowaniem. Mamy ileś tam benzyny tutaj dla tych uwarunkowań, dla tej identyfikacji. Ileś życia mamy, można powiedzieć, na to. Natomiast wcześniej czy później, jak będziecie spoglądać z tej perspektywy satsangu, to się po prostu wypali. Bo coś nie dodaje temu paliwa, coś tego nie podgrzewa. Tylko coś po prostu jest w tym miejscu samoobserwacji. I teraz tak, to był jeden krok, widzisz, w samotności. Drugi krok w pracy, w różnych okolicznościach, widzisz, że jest, wiesz, jest trudniej, ale za chwilę zobaczysz, chwila. Świadomość jest cały czas nienaruszona. Tu się dzieją po prostu burze najróżniejsze. Świadomość jest. Ta lekcja będzie odrobiona, świadomość ci pokaże. A zobacz z tej strony. A zobacz jeszcze to, a zobacz jeszcze to, a spójrz na to, a spójrz na to, aż zobaczysz, że w zasadzie nic nie jest od siebie oddzielone i nic cię nie ruszy. Kompletnie nic. Bo jest w nas przestrzeń kompletnie nietknięta, nieporuszona niczym, co się dzieje. I ta przestrzeń to jest nasz dom. Ta przestrzeń to jesteśmy my. To jest to coś, o czym ja mówię, świadomość, ale bez słowa świadomość. Ponieważ słowo świadomość znowu należy do umysłu, jest jakąś wskazówką. Po zostawieniu tego słowa, to coś, co w tej chwili jest. Czekam na ten moment. Dziękuję. Patrycja, żebyś mi wyjaśniła jedną rzecz. Po Antoniowie praktycznie wszystko się obróciło 360 stopni. Czyli wróciła do punktu wyjścia. Nie, odwrotnie. 180, okej. Okay. No, a to 100, aha, no tak, 180, no dobrze. Że się dzieją takie rzeczy,
że nie jestem nic w stanie o tym powiedzieć, nie umiem słowami tego wyrazić, nawet próbuję sobie nieraz myśleć coś o tym powiedzieć. Nie jestem w stanie nic o tym powiedzieć, co się dzieje. No wiem, chciał to jakieś pomieszanie z poplątaniem, nie jestem, czy mogę mi wyjaśnić, co tu się dzieje, o co tu chodzi. Nie jestem w stanie tego słowami opisać w ogóle, to co się dzieje. To już trwa tyle czasu, po Antoniowie, to ile, półtora miesiąca minęło, nie, nie jestem w stanie to, co się dzieje. Cały czas się dzieją takie rzeczy, a ja słowami nie jestem, chciał tym, nie opiszę tego. Być może świadomość mówi do siebie w tej chwili. Być może świadomość daje sobie znak. Nie mów. Nie mów. Mówiąc, będziesz się oddalał. Mówiąc, się oddalasz. Nie mów. Ale to nie dla... Poczekaj. Nie mów. Mowa zabierze cię na wycieczkę. Mowa zabierze cię w świat umysłu. Mam nadzieję, że czujesz, o co mi chodzi. To nie chodzi o to, żeby jakby zatrzymać jakby naturalną ekspresję. Nie, nie o to mi chodzi. Ale coś w twoim wnętrzu mówi ci, że tak naprawdę nie jesteś w stanie tego wyrazić i nie wyrazisz. I nikt nigdy nie wyraził. Znam też takie poczucie, bo ja miałam to również sama. No to, co się dzieje, ucieka od umysłu. Więc coś wewnętrznie ci to tłumaczy. Już nie tłumaczy ci słowem, lecz tłumaczy ci doświadczeniem. Brzuchem ci tłumaczy. Brzuchem, klatką piersiową, czuciem. Wszystkim ci mówi, słuchaj, nie tędy droga. To gdzieś nas w jakimś sensie tak naprawdę oddala, a ty już wiesz. Coś w tobie już wie, więc ten impuls jeszcze być może idzie. To jest taki rozpędzony trochę jeszcze samochód, który jedzie. Jeszcze trochę tego paliwa ma, bo musi mieć tego trochę paliwa jeszcze. Natomiast coś w tobie wie, nie poprzez słowo, nie poprzez wypowiadanie tego na ten temat. To nie jest umysłowe zrozumienie. To jest przed umysłem. Stąd jest takie poczucie i tego. Z jednej strony ma się ochotę coś powiedzieć, a z drugiej strony to jest nonsens. No właśnie, tak u mnie jest. Właśnie coś chciałbym... Dokładnie, więc poczekajcie, to jest bardzo ważny moment. To jest szalenie ważny moment, bo tak, co się dzieje? Często właśnie w momencie budzenia się zaczynamy czuć właśnie, wiesz, te dwa przeciwstawne w pewnym sensie bieguny. Z jednej strony uwalnia się energia i uwalnia się ekspresja i ma ochotę się wyrazić. I tak naprawdę też jest w tym część prawdy takiej, że wiesz, że ona zrzuca z siebie stare uwarunkowanie. Po prostu zrzuca skórę. I to jest zrozumiały trochę ruch. Natomiast jest tam jeszcze głębsza prawda. Głębsza prawda, która mówi, jak będziesz to wyrażać, zaraz się w tym pogubisz. Zaraz się w tym zaplączysz, zaraz włączysz do tego tą analizę i za chwilę swoim stanem wiedzieć będziesz, do czego to prowadzi. Więc coś w tobie już to wie. Jakkolwiek bym to nie opisał, jakkolwiek bym to nie nazwał, to nie będzie to, bo to będzie drugorzędne wobec tego. Ja miałam identycznie, jak ty opowiadasz. Przez jakiś czas mi to towarzyszyło. Więc... miałam ochotę, ktoś mnie pytał na przykład jakieś satsangowe rzeczy. Bezpośrednio tuż po takim głębszym zanurzeniu się w siebie zaczęli mnie ludzie różne rzeczy pytać. Ja w ogóle nie wiedziałam, po pierwsze, dlaczego mnie pytają w ogóle. To było też dziwne, ale zadawali mi pytanie, a ja zaczęłam coś mówić i dosłownie jakby wirus wchodził mi w ciało. Takie poczucie, że w ogóle coś dziwnego się dzieje. Ale czemu akurat tylko ciebie pytali i kogoś innego nie? A pytali, a czemu się odnosisz do mnie? U każdego być może jest podobnie. Jak zapytasz kogoś innego, może przechodzi dokładnie, wiesz, podobną historię. To nie jest istotne. Istotne jesteś ty, istotne, co ty przechodzisz. Próbuję się tylko odnieść do tego, że coś w nas wie, że masz zamilknąć. Coś w tobie wie, że drogą jest zamilknąć. Drogą jest nie folgować narracji umysłu, po prostu. Natomiast przez jakiś czas być może będziesz odczuwał dyskomfort, czy też wielką, ogromną potrzebę
wiesz, wypowiedzenia wszystkiego na ten temat. I to się na przykład dzieje dziś. Ludzie mają, wiecie, pierwszy taki glimpse, pierwszy taki mały przebłysk tego, kim naprawdę są. Natomiast wylanie się w ogóle wiedzy już na ten temat, że już to już jest skończone, już wszystko wiem, jest niesamowite. Natomiast to jest bardzo niedojrzałe. Więc jeśli za wcześnie zaczniecie mówić na ten temat, to będzie to bardzo niedojrzałe. I coś w tobie to już wie. Więc zaczekaj z tym. Po prostu zobacz, jak się czujesz, kiedy jesteś przed słowem. Kiedy wiesz, kiedy nie ma tego, nie pędzisz za tym, co słowo chciałoby, dokąd chciałoby dojść, jeszcze o tym opowiedzieć. Natomiast to też nie jest odpowiedź taka, wiesz, na zawsze. Bo przyjdzie moment, w którym nie będziesz miał dyskomfortu z tym związanego. W ogóle. A i będę mógł mówić o tym, tak? No sam zobaczysz. W nas jest już mądrość. Jest jakaś mądrość, tylko że my jakby na początku nie wiemy, jak jej słuchać. Ta mądrość jest w każdym z nas. Bo, a szczególnie jak przynosi takie trochę sprzeczne ze sobą ruchy, to nie do końca jest wiadomo, którędy pójść. Natomiast jest takie wewnętrzne spojrzenie, które nam powie. Zobacz, jak się czujesz. Zobacz, jak się czujesz. Popatrz na to takie głębsze poczucie. Nie takie właśnie, że ojej, ja muszę to wszystko powiedzieć. Nie, nie, nie. To jest umysł. To jest reakcja, to jest reaktywne. A coś w nas po prostu jest. Nie jest reakcją. I kiedy będziemy w tym głębiej spoczywać, ruch, który z tego pójdzie, będzie całkiem spontaniczny. I nie będzie podyktowany pamięcią, nie będzie podyktowany po prostu przerabianiem już tego, co się dowiedziałem. Więc dobrze się dzieje. Chciałem powiedzieć, co jeszcze jest ważne, co ty często nieraz mówisz. Że niezależnie ile się jest satsangów, ile tam się lat tym jest, żeby zawsze każdy zaczynał od początku, jakby nic nie było. Jakby. Dziękuję. Bo niektórzy tak podchodzą, że a to już jest, ja to znam już, nie? A ty właśnie dobrze, że to powtarzasz, że to gubi. Ty też powiedziałaś, że kiedyś to się zgubiło, że nie służyło ci to, jak kiedyś tak określiłaś. Kochani, najważniejsza jest rzecz na satsangu, czy w ogóle w życiu, to mieć umysł początkującego. Naprawdę, nie chciejcie mieć umysłu zaawansowanego. Nie chciejcie mieć umysłu, który po prostu, słuchajcie, już naprawdę wszystko dobrze wie. Bo wtedy co zgubiony jesteś całkowicie. No, wiesz, no jesteś w kalce. Umysł, który wie, umysł, który jest zaawansowany, to jak go widzicie? No, ma po prostu całą tą wiedzę przed sobą, tak? Więc ta wiedza jest ciężka. I jest to wiedza. Jest to wiedza po prostu. Jest to coś, co się dzieje w. Natomiast ten umysł początkującego to jest samo w sobie otwarcie. To jest samo otwarcie. Ja nie wiem tam nic. Ja nie muszę wiedzieć, a jestem. I stąd tutaj mówi się na satsangu, że to nie jest wiedza. Ponieważ wiedza będzie ciężka. Wiedza będzie jakością. Wiedza będzie energią w tym. A my mówimy, wskazujemy na to, co jest przed. To, co umożliwia wiedzę. Ale umożliwia również, dziękuję Boże za to, że jest również od niej odpoczynek. Że można ją zostawić, że nie tylko muszę się cały czas karmić wiedzą. Że tak naprawdę jak ją jem, to wcale mu nie zaspokaja mojego głodu. Ale jest coś w nas w środku, które nie jest głodne. I to jest ten beginner mind, czyli umysł początkującego, który po prostu jest otwarty. I od tego dzisiaj zaczęłam to spotkanie, na to zwrócenie uwagi na to głębsze słyszenie. To ważne, bo ja miałem też taki moment właśnie, że to pewne etapy przeszedłem, ale dopiero jak to zaczęłaś to mówić, ty jeszcze ktoś tam inny, to słyszałem, że jednak to... Bo ja miałem już takie momenty, że już no to takie rzeczy, to już tam wiem, co to trzeba pominąć, to już miałem takie momenty. No ale mi to przeszło. To też będzie tak, że wiecie, te różne zasłony tak się lubią... Nakładać, zdejmować. One się tak po prostu same ruszają czasem, tak? Natomiast musimy odczarować trochę tutaj bycie profesorem, a bycie studentem, tak?
musimy trochę to odczarować. Jeśli będziemy chcieli być profesorem, to powodzenia, ale współczuję, szczerze mówiąc. Akurat na satsangu, ja nie śmieję się z profesorów, bardzo ich podziwiam, ale na satsangów akurat to nam nie pomaga. Ja wolę być tutaj wiecznym studentem, bo wtedy mam po prostu postawę otwartą. I teraz tak, poza tym ani nie muszę brać nawet postawy studenta. Żadnej z postaw nie muszę brać. Żadnego w ogóle nie muszę nakładać na siebie kostiumów, z którego słucham, tak? W tym momencie wydaje nam się być może, że słuchamy z tych osobowości, tak? Że słuchacie mnie z tych osobowości, bo prowadzicie ze mną jakiś dialog w tej chwili, czy ze sobą. Ale to jest obiektem świadomości. Każdy wasz dialog w tej chwili, czy każde zrozumienie, czy każde poruszanie się intelektualne wydarza się w świadomości. Każde psychologiczne tutaj rozróżnienie, które się pojawi, każda reakcja emocjonalna, która się w was pojawi, to, co reaguje, jest automatem, a to, co jest, jest. I tylko odwrócić to, że ten psychologiczny mechanizm jest widziany w momencie, w którym zobaczycie te mechanizmy kurczenia się, otwierania, zamykania, otwierania, będziecie widzieli, że nie jesteście tym. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że jestem tego świadkiem. Jest świadek tych wszystkich ruchów otwierania, zamykania. Więc jeśli jestem świadkiem psychologicznego umysłu, czy świadkiem filozoficznego umysłu, jestem świadkiem tego, to w pewnym sensie jestem od tego wolny. Coś jest od tego wolne. Coś w nas naprawdę jest wolne od wszystkiego, co myślimy. Od wszystkiego, co czujemy. Od wszystkiego, co nam się wydaje. Bo jednocześnie nam się wydaje, a jednocześnie jestem świadkiem tego, co mi się wydaje. Jednocześnie w tej chwili do was mówię, a jednocześnie w tej chwili siebie słucham. Nawet nie siebie. Więc jest i to, i to. Pytanie, co jest ciągłe, co jest stałe, a co jest takim... trochę tak, trochę tak, trochę tak. Coś jest stałe tutaj. To słyszenie, to bycie nie należy do czasu. Nie należy do mojej historii, nie jest związane z historią, to historia wydarza się we mnie. Nie jest związane z tym, jakie jest poczucie ciała, czy jest biedne i załamane, czy też się czuje fantastycznie. Coś w nas jest wolne od szczęścia i od nieszczęścia. Od wiem, od nie wiem. Rozumiem, nie rozumiem. Coś w nas jest wolne od tego wszystkiego. Coś w nas jest wolne od stawania się. Coś w nas jest wolne od drogi gdzieś. Po prostu jest. Ta stałość jest w tej chwili. To w tej stałości wydarza się czas. To w tej stałości wydarza się ciało. To w tej stałości wydarzają się myśli. A nie ja myślę o świadomości. Myśl o świadomości jest w świadomości. Nawet poczucie jakiejś takiej pustki czy ciszy jest obiektem w tej świadomości, której się zobaczyć nie da. Więc jest stałość. I odwrócenie tutaj tego koła, w którym przywiązujemy się do wydarzeń, do obiektów, zobaczenie, że coś po prostu jest świadkiem cały czas. I ten świadek jest nieosobowy, co jest najważniejsze. Osobowe symptomy wydarzają się w świadomości, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że świadomość, że w umyśle czy w psychologicznym umyśle pojawia się od czasu do czasu myśl o świadomości i ona gdzieś nas tam zabiera. Zauważcie, że ten cały teatr odbywa się w czymś, co po prostu jest świadkiem tego wszystkiego. I w momencie, kiedy mamy czas na medytację albo mamy czas na tego rodzaju spojrzenie, to po prostu jest jasne. Jest to jasne i czytelne. To nie jest tak, że tutaj trzeba coś,
coś że tu są jakieś przekłamania. Tu nie ma żadnych przekłamań. Jest po prostu jasność. Odróżnienia rzeczy przemijających od tego, kim jestem. Jeszcze będę miał do ciebie prośbę, ale to powiem na koniec satsangu. Dziękuję. Będziesz to trzymał na koniec satsangu. Dlatego, że to trochę... No teraz nie mógłby trochę być odeszli od tego, o czym teraz mówimy. Okej, okay, okej. Okay. Satsangiem, ale trochę coś innego. Okej. Okay. Fajna iced tea. Kto mi zrobił iced tea? A? No dawajcie, dawajcie, come on, mamy pół godziny. Egzotyka czy nie egzotyka to, co mówię, a? Proszę nie być dobrym uczniem. Znaczy, miałam takie wyobrażenie, jak patrzyłam na ten twój bisior piękny. I tak sobie pomyślałam, że właśnie to jest takie oko, które patrzy na mnie i jest drugi świat za tym okiem. I tak jak ja bym była po jednej stronie, a ta świadomość jest po drugiej stronie i jest takie po prostu przeciąganie liny. Tak jak gdyby była jakaś wąska szczelina, czy no, przez którą trzeba by było przejść. A potem jeszcze wyobraziłam sobie inaczej, skoro powiedziałaś, że my jesteśmy w tej przestrzeni, to że jesteśmy w takim pudełku. Ja mówię o sobie, to sobie zobaczyłam się w takim pudełku, na przykład w przestrzeni. Jest taki właśnie ten, czy Judasz, czy to oko. Ja jestem w tym pudełku, a przez ten Judasz patrzy na mnie ta świadomość z tej przestrzeni. I jest to przeciąganie takie. I teraz pytanie mam takie. Ta siła, no bo jak wyjść z tego pudełka? Jak wyjść z tego pudełka, żeby stanąć po drugiej stronie tego oka? No bo podobno nie ma drogi. Nie ma drogi żadnych praktyk, które bym ja z tego pudełka przez to oko... Okej, okay, to jest bardzo no, proste. To jest tak proste, słuchajcie... Ja chcę się znaleźć po drugiej dobrze, stronie tego oka. Dobrze, a zaufasz mi, pójdziesz za mną tam, gdzie cię poprowadzę? Pójdziesz, idziemy? Jeśli potrafię. Dobra, od razu mówię, że to jest proste. A jeszcze tylko jedno pytanie. Poczekaj, czy to jest ta siła, która z zewnątrz, która mnie tam przyciąga? Bo skąd jest to zainteresowanie? Czy ta świadomość mnie ciągnie? Czy... Na pewno. Świadomość powoduje wszystkim. Nie ma indywidualnego bytu. Czyli to jest bytu. Ta jej siła przyciągania, żeby mnie przez to oko przeciągnąć. Dobrze, będę musiała to jakoś jeszcze uprościć. To jest to pudełko? Jest pudełko i w pudełku jest to oko, które patrzy na mnie, a ja patrzę, mogę patrzeć na to oko i wiem, że po drugiej stronie jest ta przestrzeń, ta świadomość, która patrzy na mnie, a ja dobrze, to dobrze, pudełku. Dobrze. Ta przestrzeń, to jesteś ty? Intelektualnie uznaję, że tak. Okej. Okay. Spójrz w tej chwili z tej przestrzeni. Spójrz w tej przestrzeni i powiedz mi, co widzisz w tym pudełku. No, widzę taki miotający się umysł, siebie w tym pudełku. Dobrze, poczekaj. Widzę miotający się umysł. Tak jak gdyby... Dobrze, co to jest ten miotający się umysł? Wiesz co, poczekaj, bo w tej chwili zaczynamy powoli poruszać się konceptami. Tak. Zaczynamy tak. powoli poruszać się konceptami. A ja bym chciała, żebyś weszła naprawdę bezpośrednio, bo tutaj to jest tak proste, że prostsze być nie może. Jest świadomość, w której dzieje się wszystko. Z tej świadomości w tej chwili powiedz mi, co to jest ten miotający umysł, jakie ma symptomy?
no to jest częścią mnie, tak, jeżeli wyobrażam sobie... Dobrze, to gdzie jesteś, to gdzie jesteś ty? Zobacz to teraz, jeśli tam jesteś, to musisz to zobaczyć. Ale z której strony mam popatrzeć? Ze świadomości tylko. Nie, nie z pudełka. Ja chcę, żebyś powiedziała mi o pudełku. O pudełku. No, że jestem w tym pudełku zanurzona w tej świadomości, ale jestem ściśnięta. Nie czuję tej przestrzeni. Dobrze, ja rozumiem ściśnięcie. Gdzie jesteś ty? Jak ty wyglądasz? Widzisz tam siebie? No, widzę tylko siebie w postaci myśli. Myśl, która myśli. Możesz zobaczyć myśl, która myśli? O, świetnie, świetnie. Tu musimy troszeczkę dzwonić. Czy możesz zobaczyć myśl, która myśli? Czy widzisz jedną myśl za drugą myślą? No, widzę przepływające myśli. Super. Widzisz przepływające myśli, jedna tak. za drugą. Mhm. To jest self-inquiry, dokładnie to, co się w tej chwili dzieje. Widzę przepływające myśli. Czy widzisz tam kogoś, do kogo te myśli należą? Nie. Super. Widzę przepływające myśli. Nie widzę kogoś, do kogo te myśli należą. Czy w takim razie ktoś siedzi w tym pudełku? No nie, są obiekty. Uczucia, emocje i myśli. Super. Super. Więc są obiekty. Dokładnie tak, jak mówisz. Myśl za myślą, jedna myśl, druga, trzecia, z tej strony, z tamtej. Uczucia. Tak, emocje. Emocje, obiekty po prostu, obiekty. Cały czas gdzieś o sobie coś mówi. W tej przestrzeni. W przestrzeni, koniec na ten temat. Nie ma pośrednika. Jest świadomość i poruszające się w niej obiekty. Tak. Nie ma pośrednika pomiędzy obiektem a świadomością. No rozumiem, no znalazłam się po drugiej stronie oka. Dokładnie. Jesteś nim. Cały czas. I teraz tak, ten moment jest szalenie ważny. Szalenie jest ważny, albo szalenie ważne jest dla ciebie powracanie do tego, o czym mówisz dzisiaj, otwarcie. Bo mówisz o tym tak, że sprawdziłaś to i to jest dla ciebie jasne i klarowne. Dlatego, że w tym momencie zauważasz, że nie ma tego pośrednika, czyli nie ma tego indywidualnego ja. Są tylko obiekty. Tak. I one się przydarzają w świadomości. Wydaje mi się, że w tej chwili to czuję. No, wydaje się, że to jest jasne i klarowne. Że jest to jasne i klarowne dla świadomości. To nawet nie jest tak, że wiesz, że ty gdzieś tam po drodze to zrozumiałaś. Ty jesteś obiektem w tej świadomości. W związku z tym to jest po prostu, tak, to jest też, tak, że są myśli i jest jakiś koncept, nałożony na myśli, koncept ja. Teraz widzisz, że nie ma czegoś takiego jak koncept ja. To jest zlepek jakiejś myśli, w które zaczynamy wierzyć. To nie istnieje. Po prostu tego nie ma. Konsekwencje zobaczenia, że nie ma tego konceptu ja, że jest po prostu wymyślony, są ogromne. Takie, że za każdym razem, kiedy będzie przychodziło do ciebie poczucie, ojej, co ja zrobiłam? Ja zrobiłam? Ja? Kto zrobił? Ja? Gdzie ja jestem? No gdzie ja jestem w takim razie? Gdzie ja jestem ja, która źle zrobiła? Co to jest? To jest myśl, ja to zrobiłam. A to się zadziało. I ta myśl, która ja to zrobiłam, co ona robi w naszym ciele? Zauważcie, to jest też self-inquiry. Co robi taka myśl w naszym ciele? Ja kogoś skrzywdziłam. Co ta myśl robi w systemie? Stres. Natychmiast przenosi nas w emocjonalny stan. Świadomość doświadcza emocjonalnego stanu, trudnego. Natomiast to jest zaproszenie do self-inquiry. To ja? Dobrze, to kto i gdzie? Gdzie ja jestem? No jest to wydarzenie w świadomości. I to napięcie odpada.
I teraz tak, czy w takim razie świadomość mówi, dobrze, hulaj dusza, piekła nie ma, można robić, co się chce. Niekoniecznie. To samo dotyczy moich w ogóle wspaniałych, powiedzmy, osobowych wglądów, że nagle ja coś wiem. Czy ja może coś wiedzieć, jeśli go nie ma? Jeśli ja nie ma, to czy ono może coś wiedzieć? Jeśli to nie istnieje w ogóle? To się samo pojawia. Pojawia się w formie myśli. Natomiast my dajemy temu tak, znaczenie takie, że to jest odseparowany byt. Ale sama zerknęłaś, tam zajrzałaś do pudełka i mówisz, nie znajduję go. Bo go po prostu jeszcze nikt nie znalazł. I na tym polega self-inquiry. To jest dojście do takiego sprawdzania. I teraz tak. Teraz to jest jasne i klarowne. Natomiast umysł ma takie tendencje, że to zignoruje i zapomni. No właśnie, że to się, już od razu pomyślałam, to się zapomni. Dobrze. To dobrze jest też mieć takie poczucie, że ten mechanizm rozpędzony, jak miał tak przez ileś tam lat, to nadal będzie to robił. W sensie będzie te myśli będą przychodziły, myśli ja, będą się pojawiały. Natomiast jeśli zostaniesz trochę dłużej z tym, co dzisiaj zobaczyłaś, czy zostaniesz jakby z konsekwencją, co to w ogóle znaczy, to następnym razem, jak te zaproszenia ja, identyfikacji ja będą przychodziły, to po pierwsze możesz przywołać się do tego, co zobaczyłaś dzisiaj i zobaczyć, co tutaj jest prawdą. I jeszcze raz być może tego ja poszukać. Być może go poszukać jeszcze raz i zobaczyć, w jakiej formie to przychodzi. Albo po prostu to przypomnienie natychmiast cię sprowadzi na ziemię. Słuchajcie, to wiara w tego kogoś w pudełku jest po prostu przekleństwem człowieka w ogóle. Jest przyczyną niemalże całego jego cierpienia. Ponieważ to jest moment, w którym my się oddzielamy i bierzemy sobie po prostu jak atlas na plecy cały świat na swoje barki. Calutki. I po prostu idziemy i jest nam strasznie ciężko. Natomiast tu spotykamy się po to, żeby zobaczyć, ale spójrz naprawdę wnikliwie. Możesz to obejrzeć klarownie i zobacz, jak jest. I jeśli będzie potrzeba, no to wracaj do tego spojrzenia. Jeśli znowu coś się tam zasupli, spójrz jeszcze raz. I też zobaczcie, że to jest jeden strumień. Tam po prostu to, co w was w tej chwili słucha, myślicie, że słucha w was ja? To, co w was w tej chwili jest tym tłem, myślicie, że to w was słucha i czy tym tłem jest to osobowe ja? Ale to osobowe ja, po pierwsze, nie pojawi się przed waszymi oczami prawdopodobnie, albo jeśli się pojawi, to komu się pojawi? Więc jest w nas coś radykalnie pierwszego, radykalnie zawsze też obecnego. I to coś jest świadkiem zmiany tego ciała, jest świadkiem zmian myślowych, jest świadkiem zmian emocjonalnych, jest świadkiem starzenia się, jest świadkiem dnia i nocy, jest po prostu cały czas. I teraz tak, jak odróżnić tego świadka od umysłu? Świadek umysłowy będzie siedział i patrzył tak. I będzie próbował wszystko kontrolować. Natomiast to jest też obiekt świadomości, ponieważ manifestuje się w formie, powiedzmy, napięcia. Albo w formie takiego poczucia, że trzeba to wszystko zobaczyć. Natomiast to poczucie samo w sobie jest obiektem świadomości. I gdzie jest ta świadomość? Daleko stąd? Nie. W tym momencie każde odczucie, każda myśl, każde wrażenie przychodzi z niej i do niej znika i w niej trwa. I wiecie co? My tego szukamy w świecie na zewnątrz. Szukamy siebie tutaj. Próbujemy siebie znaleźć tutaj. Poprzez na przykład jakiegoś rodzaju samopoczucie. Poprzez jakiegoś rodzaju poczucie. Natomiast każdego rodzaju poczucia mieszczą się w tym, co poczuciem nie jest. Co po prostu jest.
I to jest taki, wiecie, zimny prysznic za każdym razem. No dobrze, jak to jest? Ach, okej, okay, znowu się zakręciło. I wracanie do tego, co się zapętla, a co jest trzeźwe cały czas. Dziękuję. Dziękuję. Tam z tyłu lepiej? Tak? Czemu? Proszę. Słucham? Nie, ktoś coś mówi. Znaczy może dziwne, ale w takim namacalnym sensie, w tym o czym mówisz, jaka jest rola, właściwie może nie tyle uczuć, ale otwarcia na to serca, w sensie bardziej emocjonalnym, że jakby czuję, że jest to ten warunek, otworzyć się na to gdzieś, no właśnie mimo wszystko w sensie emocjonalnym. Może u każdego to przebiega inaczej, może jest to... Czy czujesz, że jesteś zamknięty na to emocjonalnie? Nie. Czuję jednak, że zawsze przed przyjściem tego to rozkrusza coś swego rodzaju. I to musi coś wykruszyć. Trzeba do tego przyjść no, z pokorą jednak. No i zastanawiam się właściwie nad tym procesem po prostu. Rolę uczuć w tym wszystkim, rolę pokory. Widzisz, to jest też z tą pokorą, to też jest różnie, odpowiadając tobie akurat na to pytanie. Dlatego, że trochę mi to tak brzmi na ten moment, jakby trzeba było zasłużyć w pewien sposób na otwarcie, tak? Więc ja w takim razie wymyślę, stanę się człowiekiem pokornym, dobrym, będę mieć otwarte serce, niearoganckim, przyjmującym i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy, kiedy się takim stanę, a dzisiaj widzę, że kurczę, nie jestem, że trochę mi tam brakuje, to wtedy, kiedy się taki stanę, to pewnie możliwe, że to na mnie spłynie. A teraz czuję, że trochę tego mam, ale trochę tego nie mam. W związku z tym jestem trochę jednak od tego oddzielony, więc może jutro. Może jutro. Więc wiecie co, umysł gdzieś nam chce tutaj podpowiedzieć, no ale... No i jeszcze coś trzeba zrobić. Ale odwróćmy to. Odwróćmy całość po prostu z drugiej strony. Co się dzieje wtedy, kiedy mam klarowne spojrzenie ze świadomości? Kiedy mam klarowne spojrzenie na rzeczy takimi, jakimi są. A czym to jest? Wszystko wydarza się w świadomości. Istnieje tylko świadomość. Wszystko wydarza się w niej. Świadomość jest nieosobowa. Świadomość jest, nie jestem ciałem, nie jestem umysłem, nie jestem żadnym z wrażeń, ponieważ te wszystkie przydarzają się we mnie. Co się dzieje, kiedy to jest w jakiś sposób uwewnętrznione? Jakie są tego owoce? Owoce tego po prostu w naturalny sposób przychodzą same. Właśnie w formie pokory. Dlaczego? Dlaczego ta pokora nie idzie... Ta pokora nie idzie z zewnątrz, tylko idzie z wewnątrz. Ona nie idzie z narzucenia sobie pokory poprzez umysł, czy jego pomysł, w jaki sposób zasłużyć na świadomość, tylko idzie z wewnątrz, idzie z tego zrozumienia. Ojej, wszystko robi życie, ja sam nic nie robię.
Wszystko robi Bóg, a ja tylko nic nie robię. Wydawało mi się, że coś robię. Wydawało mi się, że to ja je żyję. Wydawało mi się, że to ja je znam. A okazuje się, że ja je naprawdę znam tylko wtedy, kiedy jego nie znam. I nie muszę go rozumieć. Więc to jest trochę inny ruch. Jest to ruch ze środka. I ta pokora przychodzi sama wobec po prostu totalności życia, wobec totalności świadomości. Ponieważ widzę, że tam nie ma czegoś, co jest indywidualne, oddzielone, co może być pokorne. Natomiast impuls ze środka jest taki, że po prostu no widzisz, że nie jesteś oddzielony od całości, nie możesz. Że to ciało należy do wszechświata całego. I nie ma tam, co ginie też? Ginie też duma, no bo jak? No, całość należy do całości, wszystkie ciała do tego należą, nie tylko ja. Każdy jest świadomością, świadomość jest wszędzie. Nie należy tylko do mnie, tylko należy do wszystkich. Więc skąd ta duma? Skąd ktoś, kto mógłby być pokorny? Ta pokora staje się takim naszym klimatem, ale uwaga, umysł po prostu kładzie rękę na wszystko. Położę na miłości, położę na pokorze. Na czym jeszcze? No na wszystkim położę rękę. Mówi, zobacz, to musisz jeszcze zrobić. Więc tak istotne jest i tak naprawdę radykalny jest wgląd w rzeczy takie, jakimi są. I wiesz, i to jest taka trochę droga, że albo po kolei idę, dobrze, to pokorny, dobry, mądry, światły i tak dalej, idę, już te wszystkie rzeczy zgromadziłem prawie, no dobrze, to gdzie jest to oświecenie? To jest jedna droga, a na końcu ktoś mówi, dobrze, to teraz to wszystko wyrzuć. Tak? To teraz to wszystko zostaw. No jak to? Moją dobroć? Moją świętość? Moją wielkość? I tak dalej, i tak dalej. Albo zaczynam z tej strony, w której już jestem. I widzę te wszystkie rzeczy pojawiające się. I widzę, że lgnięcie do czegokolwiek po prostu jest żałosne. I jest bez sensu. Więc wszystko ma szansę się przejawiać i świadomość nie stawia niczemu warunków. Po prostu jest. To może równie dobrze przyjść, kiedy ktoś jest wściekły. Oczywiście. Przebudzenie do świadomości może nastąpić złości. Kiedy możemy zobaczyć, chwila, no coś mnie tam tak rusza, a ja to widzę. Coś mnie po prostu w środku rozwala. Wydaje mi się, że to ja. Krzyczę, że to ja. Krzyczę, że mam rację i przecież wiem, że mam rację. O cholera, ale jednak jestem tego świadoma. O Boże. Też tak może być. Nie ma warunków do tego. Jakby nie ma warunków do tego impulsu, który gdzieś nam może pokazać. Zobacz. I to się dzieje też samo. To nie jest tak, że ktoś nagle, słuchajcie, mówi, dobrze, wiecie co? Ja się obudzę poprzez złość na przykład, albo a ja się obudzę poprzez pokorę, a ja się obudzę poprzez miłość. Nikt tej strategii sobie nie wymyśla. Życie to robi po prostu tak, jak to robi. Ostatecznie pokazując nam tak naprawdę wszystkie z tych rzeczy, że one wszystkie wołają do źródła. Wszystkie. W pewnym momencie zobaczymy, że każde działanie może nas wołać do źródła. Każda reakcja może nas zawołać do źródła. Bo tak naprawdę wszystko jest odbiciem tego źródła i wszystko przychodzi ze źródła. A to źródło jest tu i teraz. Więc wiecie, co się dzieje tutaj jeszcze na satsangu bardzo często? To jest tak, coś was w tej chwili totalnie rezonuje z tym i wie, o co chodzi. Coś was naprawdę wie, o co tutaj chodzi. Nie żartuję, naprawdę.
wiecie, co się dzieje jeszcze. Potem wychodzicie z tych spotkań, czy czasem jeszcze w trakcie satsangu, czy wracacie do domu, pojawia się reakcja umysłu na to, co się tutaj dzieje. Tak, i mówi, aha, to dlatego, bo tamto. A, to ja to nazywam, a, bo to zrozumiałem, to czy tamto. Aha, to dlatego. A to wszystko jest później wobec tego zrozumienia, które naturalnie tutaj siedzi i jest. Świadomości, która jest tutaj naturalnie. Natomiast wiecie co, kiedy umysł to przychodzi później i opowiada te rzeczy, to my znowu zgłupieliśmy, słuchajcie. Znowu coś nas zgłupiało. Myśli, o, to były te rzeczy ważne. To były te ważne rzeczy. I znowu, ale kurczę, nie czuję tego już teraz tak bardzo. Wszystko jest, ale tylko teraz tego nie czuję. No czemu nie czujesz? No czemu? No bo coś znowu próbuje obiektywizować rzeczywistość i ją konceptualizować i wyciągać nie to, co trzeba. Z tego, co jest. Czy coś wymyślam? Nie? Prawda? Bo to jest jedyna rzecz namacalna, to co my możemy wiedzieć, prawda? To jest też coś takiego namacalnego, co my możemy na przykład z tego satsangu też wziąć. To jest takie namacalne, konkretne, mogę to mieć. I my chcemy się trzymać takich sfer bezpiecznych. A tutaj okazuje się, że właśnie to jest inaczej. Właśnie to, za każdym razem, jak chcesz się coś złapać, odpuść sobie. Bo się po prostu nie da. A próba uchwycenia czegoś nas raczej napina niż rozluźnia. Raczej. I ja bym chciała tak nawiązać do tego, że widzę, że miałam takie przekonanie, że z budzeniem wiąże się to, że będę wszystkich kochać i że będę jeszcze bardziej dobra. I mam takie wyobrażenie, że ty kochasz wszystkich ludzi i na pewno nikogo nie nienawidzisz. I mam teraz takie często sytuacje, że wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, gdzie są ludzie i na przykład jedna osoba mnie tak wkurwia od razu. I czuję w sobie tyle złości i od razu uruchamia się we mnie taka chęć po prostu znokautowania tej osoby. I to wszystko jakoś nie może się połączyć z tą wizją dobroci, z tą wizją miłości. Okej, okay, super. Fajnie. Popatrzmy na to wszystko po prostu jak na impulsy. Jako na impulsy nerwowe, dosłownie. Wiesz, nie jako takie reakcje, tylko jako na impulsy nerwowe. Nie jako ludzi, którzy reagują, tylko po prostu na impuls, który się uruchamia w jakichś określonych, dostając określone bodźce. Tak? Więc wchodzisz do pokoju, tak? Wchodzisz do pokoju i tu są wszystko są bodźce. Jesteśmy tylko bodźcem. Każdy z nas jest tylko bodźcem, tak? I gdzieś prawdopodobnie ze względu na pamięć jakąś, ze względu na jakieś energetyczne doświadczenia, te bodźce mają pamięć i niektóre rzeczy pobudzają siebie wzajemnie. Na przykład tu ten bodziec do tego, gdzieś się pobudzi. Wszystkie inne konfiguracje się nie pobudzą. Natomiast ten akurat się pobudzi. Pobudzi się prawdopodobnie ze względu na pamięć i prawdopodobnie ze względu na jakiś rodzaj podobieństwa przeszłości. Pamięć, która jest w pewnym sensie w tym bodźcu. I gdyby na to spojrzeć tylko tak, bo każdy z nas po prostu te bodźce w sobie ma. Ja też je mam. Po prostu jest jakiś rodzaj doświadczeń, które to ciało zgromadziło, tak? Tyle, że, albo zapomnijmy na chwilę o mnie, zapomnijmy, bo to chyba do niczego nie służy.
I teraz tak, to poczucie winy, które nagle przychodzi, kurczę, ja jednak kogoś tam, jednego kogoś nienawidzę. Spójrz na to po prostu jak na bodziec, który nie jest celowy, ani nie jest zamierzony, jest po prostu poza kontrolą w ogóle. To jest tak, że nawet jakbyś miała całkowicie miłosierne, miłościwe, wspaniałe nastawienie, to tego nie skontrolujesz. I życie ci to pokazuje, wchodząc do tego pomieszczenia, zobacz. Nie skontrolujesz tego, to jest automat, to jest właśnie ten rodzaj pamięci, który się uruchamia. I teraz tak, w momencie, kiedy w ogóle nie ma samoświadomości albo w ogóle nie ma intencji samoświadomości, no to po prostu jeden bodziec, drugi bodziec, jest nienawiść, jest cała seria wymiany i tak dalej może się wydarzyć. Natomiast w momencie, kiedy jest ten bodziec, on się pojawia, ale jest chociaż trochę takiej samoświadomości, to nie bierzesz go aż tak serio, po pierwsze. Może się dziać nadal. Co więcej, to być może nawet do końca twojego życia pewnego rodzaju pobudzenia będą miały miejsce i nie ma w tym naprawdę nic dziwnego. Natomiast co za tym stoi? Czy za tym stoi, że ty jesteś niewystarczająco świadoma albo że jesteś niewystarczająco oświecona czy cokolwiek? To jest trochę za dużo. To jest ta nadbudowa umysłu, który radzi sobie z bodźcami. Pamięć przychodzi i jeszcze umysł na to nakłada próbę radzenia sobie z tym. I jak sobie radzi? No torturuje nas. No zobacz, widzisz, prawdopodobnie Nitya to by ukochała w tej chwili tę osobę. A ty? Zobacz. A ty po prostu odczuwasz tutaj złość. Więc coś jest z tobie nie tak. I to jest znowu zaproszenie do tego self-inquiry, ale ja, to jest kolejny bodziec, taki rozpędzony nawyk umysłu, który po prostu radzi sobie z rzeczywistością, z pamięcią też. Radzić próbuje sobie. I jak sobie radzi? No tak, że nam po prostu z każdej strony dokłada. I zatrzymanie, medytacja, czy to self-inquiry w takich momentach jest strasznie ważne, ale jakby nie z takim celem, żeby broń Boże tego nie czuć, bo to jest aż takie niefajne. Czuj na maksa to, co się dzieje. Nie hamuj tego, bądź w szczerości kompletnej z tym, co się dzieje. I zobacz, co jest świadkiem tego. Co jest świadkiem tej opowieści zaraz o tym bodźcu, bo najważniejsze jest przyłapanie, po pierwsze ten bodziec, to jest jedna rzecz, ale najważniejsze jest przyłapanie tej narracji o tym, co się tutaj w ogóle wydarza. Bo jak przyłapujesz tą narrację, to widzisz, że to należy po prostu do umysłu i jak za tym, jak tego nie zbadasz, czy jak po prostu pozwalasz na to i płyniesz z tym, to po prostu cię to obezwładnia fizycznie i się całe ciało zaczyna czuć źle. A w momencie, kiedy to widzisz, nie oceniasz, po prostu to widzenie jest nieoceniające, jest po prostu przytomnością, samo w sobie przytomnością. Widzisz i tą automatyczną reakcję bodźca i widzisz jednocześnie reakcję umysłu, który próbuje sobie z tym radzić. Oba są widziane, nie jesteś niczym z tego. Psychologiczna próba poradzenia sobie z tutaj jest też obiektem świadomości. To nie jesteś ty. Tylko to jest narracja społeczeństwa. Co więcej, ta narracja społeczeństwa w ogóle nam nie służy. W tym momencie. Bo wmawia nam jakąś kompletnie nieprawdziwą rzecz. Że coś jest z tobą nie tak. Tylko dlatego mówi się w tych wszystkich szkołach duchowych tak naprawdę. Tylko zatrzymanie, tylko świadomość z tym tak naprawdę ma szansę pewne impulsy zatrzymać. Ale nawet nie robię tego po to, żeby zatrzymać impuls, tylko żeby zobaczyć, że jestem bezbronna kompletnie. Wchodzę do pokoju, nagle ding, jestem kompletnie bezbronna. I tu jest szczerość, tu jest prawda. Nie jestem tym twórcą. Kto ma to wszystko skontrolować i w ogóle pomieścić? Jak ja spróbuję to skontrolować i pomieścić, to mi życia nie starczy na doskonalenie się. Coś we mnie jest w tej chwili doskonałe. W tej chwili jest doskonałe. Jest po prostu niezaangażowane w tą zabawę. Mimo, że bodziec może być silny. I z tej perspektywy widzisz, że ten bodziec jest niekontrolowalny, tak samo jak i wszystkie inne. Więc jak nie mam pretensji do tego bodźca w pewnym sensie, no bo widzę, no po prostu chcę, a nadal
chcę, żeby go nie było, jest. Więc prawdopodobnie u wszystkich innych tak samo. I nie wynika to z tego, że ty chcesz być dobra, miłosierna, w tej chwili, że masz takie spojrzenie, tylko wynika to z klarowności. Której widzisz rzeczy po prostu takie, jakimi są. Czujesz, o co mi chodzi? Tak, tak. I nawet teraz wyraźnie widzę, że to faktycznie jest ten bodziec, bo też przyglądałam się temu, czy to gdzieś z jakiejś myśli płynie to, co ja czuję, ale to jest po prostu tak, to jest taki impuls. Impuls, tak. Dokładnie. Nawet na poziomie energetycznym najbardziej to tak odczuwalne. Ale wokół tego u mnie tyle narosło sposobów poradzenia sobie z tym nieprzyjemnym, po prostu nieprzyjemnym uczuciem. Dokładnie. I w tej chwili najważniejsze dla nas jest po prostu zobaczenie tych sposobów radzenia sobie. Bo wiecie, wmówiono nam, że te sposoby radzenia nam pomagają, podczas gdy one nas terroryzują bardzo często. Wmówiono nam, że to nam pomaga, no bo w zasadzie, wiecie, wszystkim się mówi, no bądź dobry. Natomiast to trochę wynika po prostu z niezrozumienia rzeczy. To dobro jest twoim naturalnym klimatem, staje się, ale nie, ono już jest wolne. I nie wynika ono po prostu z tego, że ktoś się stara być jakiś, tylko widzi rzeczy takimi, jakim są. Nie ma ktośa ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. Są bodźce i próba umysłu radzenia sobie z nimi, która też jest automatyczna. Nawet nasze wszystkie strategie radzenia sobie są również kulturowe i społeczne. Przeczytaliśmy tą książkę, ten powiedział to, tamta powiedziała to, przestudiowałem to i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, co z tego wziąć? Bo być może część z tych sposobów działa, no ale działa na chwilę. Taka jest różnica pomiędzy spojrzeniem takim, o którym tu mówimy, a innymi spojrzeniami. Że wszystkie te spojrzenia, które się zasadzają na osobie, są chwilową kompensacją i chwilową ulgą. I chwilowym takim przygładzeniem tematu być może. Ale one nie sięgają do korzenia, one nie sięgają do zrozumienia rzeczy takimi, jakie są. Natomiast w momencie, kiedy sięgamy do satsangu, czy sięgamy po prostu do źródła, to po prostu... No jest to głębsze spojrzenie, znacznie. Wtedy te strategie radzenia sobie są widziane i wtedy też jest widziane, co mi służy, a co mi w ogóle nie służy tak naprawdę. Co mnie tak naprawdę terroryzuje. I bez tego zatrzymania, bez medytacji w jakimś sensie, bez świadomości, to jest niemożliwe. I to nie jest siłowe działanie, tylko jest to działanie takie wglądowe, jest to taki klimat w sobie do tego, by po prostu spojrzeć, by zobaczyć. Nie zatrzymuję się siłą, ale jestem w świadomości i po prostu widzę, aha, tutaj emocjonalnie coś po prostu wyskoczyło nagle. A tutaj cały w ogóle seria w ogóle zabiegów i ty widzisz to wszystko. Wszystko jest widziane. I w momencie, kiedy to jest widziane, to po prostu zaczyna blaknąć. To wszystko zaczyna blaknąć. Po pierwsze, nie masz pretensji do siebie za te impulsy, które się dzieją, no bo do kogo? Do kogo mam mieć te pretensje? A po drugie, ta cała nadbudowa też jest zjawiskiem świadomości. Aż w końcu coś po prostu, widząc to, bierze oddech. Okej. I nie dlatego, że nagle ktoś się stał światły, nie wiadomo jaki, cokolwiek. Nie, rzeczy po prostu, bam, przytomność jest. Aha, okej. Ani dumy, ani wstydu, nic w związku z tym. Przytomność bez kogoś, to jest przytomne. Rzeczy stoją w prawdziwym świetle. Jedna z takich śmiesznych strategii, o której myślałam, to, że jak ty mówisz, że uwarunkowanie w którymś momencie się zatrzymuje, to miałam nadzieję, że może po tych satsangach teraz się zatrzyma, już wtedy nie będę doświadczać tamtego. Wiecie co, w pewnym sensie to zatrzymanie uwarunkowania, wiecie, to jest coś, co ja tak naprawdę weryfikuję ostatnio bardzo mocno. Bo jeśli powiedzmy, to zatrzymanie uwarunkowania, powiedzmy, w jednym organizmie nastąpiło dosyć radykalnie i mocno na wielu poziomach, to wcale nie znaczy, że u nas wszystkich będzie to identyczne.
tak naprawdę ilu nas jest, każdy będzie miał inny sposób lądowania do świadomości, można powiedzieć. Takiego głębszego wylądowania w niej. To będzie zajmowało ileś tam czasu być może. Jakby ileś czasu będzie ciało się asymilowało do tego. I mam takie poczucie, że jeśli w nas nie ma takiej wewnętrznej determinacji, by patrzeć w ten sposób codziennie, naprawdę codziennie, by po prostu nie robić tego siłowo, ale by tę perspektywę przywracać w pewnym sensie, w momencie, kiedy umysł się znowu właśnie gubi i zaczyna po prostu jakieś przynosić nam nowe strategie na przykład. Kiedy nie będzie takiej higieny, takiego zimnego prysznica codziennie ze świadomości, o świadomości, to może to być też trudne. Mam takie poczucie, że my powinniśmy to w pewnym sensie, ten mięsień jakby trenować cały czas. Naprawdę. Bo jakby mam to doświadczenie ostatnich 5 lat uczenia i tego, jak to jest w satsangu, i mam wrażenie, że za mało się o tym mówi, o tym... Ja również za mało mówiłam o takiej praktyce codziennej. Praktyce takiej po prostu, w którym gdzieś zadzieją się te rzeczy, o których powiedziałaś i wiesz, ktoś mógł powiedzieć, no dobra tam, niech leci dalej. Może niekoniecznie. Może warto jest właśnie za każdym razem przywrócić się do tego spojrzenia. Chwila, to jest impuls, który się pojawił, a to jest cała nadbudowa. I to nie da się tego zrobić pamięcią, tylko na żywo w sytuacji, która się dzieje. Więc tak jak Ramana Maharishi mówił, praktykuj to self-inquiry, czy jaźń, w momencie, kiedy to się stanie już bezwysiłkowe, to znaczy w momencie, kiedy będziesz mieć poczucie, że takie spojrzenie jest cały czas. Więc to nie jest tak, że to się stało raz i dobra, koniec już. Ja już jestem oświecona, już jest dobrze. No, być może tak, ale sprawdź, jak się czujesz. Sprawdź, co się dzieje, sprawdź, co wyprawia umysł. I naprawdę też wydaje się, jakby coś w nas nie chce tego słyszeć być może. Coś w nas jakby mówi, ach, chwila, to tu miało być rasa, dobrze, droga bezpośrednio, koniec. Nie podoba mi się to. To nie wymaga tak naprawdę dużo czasu codziennie. To nie wymaga tak, ale wymaga jakiegoś takiego wewnętrznego, nie wiem jak o tym powiedzieć. No takie higieny po prostu wewnętrzne. Proszę? Tak, tyle że widzicie, tego rodzaju dyscyplina to nie jest dyscyplina, w którym mówimy tak. Nie, dyscyplina jestem. Na tym polega ta dyscyplina. I teraz tak, w tej dyscyplinie natychmiast, kiedy zobaczymy obwinianie się na przykład, że na przykład było jej za mało, albo że zobacz, znowu poleciałaś w umysł, zobacz, znowu się stało coś, możecie się z tego śmiać. Bo taka dyscyplina to jest terror umysłu znowu. Dyscyplina polega na tym, że te rzeczy właśnie widzisz. I widzisz ich niedorzeczność. I widzisz ich absurdalność. I widzisz ich automatyzm. Dyscyplina tutaj polega właśnie na czymś takim. A umysł na pewno będzie nas terroryzować. To możecie mieć jak w banku, że będzie przychodził z różnych stron. Jak w banku. Powie wam właśnie, że już jest bardzo dobrze na przykład. Jest bardzo dobrze. W zasadzie to już nic nie trzeba robić. Albo powie, no pff, jeszcze tej pokory więcej i będzie dobrze. Bo teraz to nie jest. I to też nie znaczy, że ta pokora po prostu sama się nie będzie pojawiać. Czy różnego rodzaju nasze odczucia wewnętrzne, one będą też naturalnie przychodzić. Ale one będą reakcją na prawdę, na stanięcie w prawdzie. Więc tak jak powiedzieliśmy na początku, że ten beginner mind, tak, ten umysł początkującego na tym właśnie polega. Że ja się nie będę karmić wczorajszym oświeceniem. Nie mogę się nawet nim karmić. Albo nie mogę się karmić
poprzednim retreatem, albo nie mogę się karmić tym, że za chwilę gdzieś pojadę i coś zrobię. Tylko w tym momencie, mamy tylko ten moment, mamy tylko teraz. Cała reszta to jest wycieczka umysłu. Cała przeszłość, cała przyszłość to jest umysł, który nas zabiera od bezpośredniości tego momentu, który już jest doskonały. I już ma spełnienie w sobie. Jest coś w nas w tej chwili spełnione. Tylko być może jest takie przeciążenie umysłu, czy lenistwo, chociaż w cudzysłowie tutaj mówię, by tam spoglądać. Bo nikt to nie należy do nas, nie ma kogoś oddzielonego, który to robi. Natomiast jeśli będzie ta determinacja w was, to wam to życie odda i wam będzie pokazało. Zobacz, nie musisz czekać na nic. Nie musimy na nic czekać. Nie musimy czekać na szczęście. Naprawdę, nie musimy czekać na wolność. Coś w tej chwili jest wolne i pełne. Już. A mogłabyś jeszcze coś powiedzieć? Bo widzę taką różnicę, jak jestem wśród ludzi, którzy, jakby jestem na satsangach i to odkleje takie bycie w teraz jest po prostu automatyczne. Wszyscy są też do tego dostrojeni. I teraz jak jestem wśród ludzi, którzy są bardzo w umyśle, jest inny jest też rodzaj energii wtedy wśród ludzi. I dlaczego tak trudno wtedy mi jest, że jednak ta siła tych wszystkich ludzi dookoła jest tak duża, że ona potrafi tak ściągać? No. Czy to jest tak, że takie pozostanie w sobie jakoś to nabiera się w tym siły później, bo to jest tak, ja mam takie odczucie, że jakby mnie, jestem wśród takich umysłów, które po prostu mnie tak ściągają i ja tak płynę z tym, co się dzieje. Mhm. Widzisz, znowu też można na to spojrzeć z dwóch stron i one będą się trochę wykluczały nawzajem. Z jednej strony, można by powiedzieć, no dobrze, świadomość tak naprawdę przed niczym się nie broni, prawda? Świadomość przed niczym się nie broni, więc przestań się bronić przed trudnymi sytuacjami, trudnymi ludźmi, trudniejszymi dla ciebie na dany moment. I po prostu bierz wszystko tak, jak jest, tak? I wiesz, w momencie, kiedy to jest dla ciebie lekkie, takie zdanie, kiedy ono jest dla ciebie lekkie w miarę, jest takie do przyjęcia i do przejścia, to tak. Ale w momencie również, w którym masz takie poczucie jakiegoś bardzo dużego bólu, to być może również to jest jakiś taki sygnał, że wiesz, że nie wszystko musisz na siebie brać. Wiesz, o czym mówię? Że my to jesteśmy trochę tacy, czasem jesteśmy tacy, że wiecie, że jakbyśmy sobie skaleczyli rękę i cały czas chcieli, wiecie, tą rękę cały czas tak kaleczyć. I ona, ta rana jest cały czas taka niezagojona. Czyli przebywamy w takich cały czas trudnych warunkach. Być może czasem można coś zrobić innego. Ja nie chcę tego zamknąć, wiesz, nie chcę tego zamknąć i odwołać się, wiesz, do tego, dobrze, zobacz, świadomość sobie ze wszystkim radzi. To jest żywe. Kiedy będziesz miała z tym swobodę, jakąś dużą swobodę, to świetnie, ale w momencie, kiedy to cię gdzieś bardzo mocno gdzieś zabiera, to czasem może takie warunki, w których wiesz, rośniesz do siebie, bardziej bezpiecznie, też są potrzebne. Wiesz, to jest trochę tak, jak wiesz, chcieć uciec przed autorytarnym, wiesz, rodzicem i cały czas przebywając w takich okolicznościach, wiesz, chcesz z tego wyjść, a nie robisz żadnego kroku, żeby tam nie być. Ale to jest bardzo subtelne, to ja nie mówię nic tutaj tak w ten sposób. Możesz to tylko u siebie w środku zbadać. Czasem z niektórych okoliczności trzeba będzie wyjść i powiedzieć dziękuję, mam dosyć tego umysłu, naprawdę nie mam na to ochoty. Wiem, że mogę żyć trochę lżej. Mogę. Nie muszę tego cierpienia na siebie brać.
A czasem życie ci w takiej samej okoliczności powie, możesz to wziąć, zobacz. I znajdziesz za tym lekkość. Możesz to zrobić, znajdziesz za tym lekkość. Ale nie, wiesz, to ty to przeżywasz i gdzieś to w jakiś sposób ciebie prowadzi. Ale też można przyjrzeć się na to jeszcze trochę tak z takiego psychologicznego wzorca, że czasem mamy taki wzorzec, w którym po prostu bierzemy na siebie trudne rzeczy. Po prostu. I wydaje się to jakiegoś rodzaju przymusem, że tak trzeba, że tak ma być, że nie ma innej możliwości. A może jest. Tylko, że taki jest nawyk i taki jest po prostu pamięć, w zasadzie taka jest pamięć. Uwarunkowana pamięć. I porzucić to też jest trudno. Ale można. Ono to może wracać, to może chcieć przypominać o sobie, ale można. Więc zobaczysz sama, jak będzie cię prowadzić.